Trwa walka o plac zabaw przy ulicy Cyprysowej. Z jednej strony argumenty rodziców, że dzieci powinny mieć swoje miejsce do zabawy, z drugiej lokatorów bloku sąsiadującego z placem zabaw, którzy oczekują ciszy i spokoju, a nie hałasu. No nie rozumiem po prostu, dlaczego im dzieci przeszkadzają. Plac zabaw jest dla dzieci, no i dzieci powinny się bawić tu bez problemu, a nie jakieś chore akcje wymyślają. Co te dzieci mają robić? Siedzieć przed komputerem, przed telewizorem? Jest pogoda. Po nagłośnieniu sprawy przez portalia.pl tematem zainteresowała się Telewizja Polska, która realizowała we wtorek na placu zabaw program pod tytułem To jest temat. Na miejscu pojawiło się wiele rodzin, które są zwolennikami placu zabaw. Zabrakło natomiast mieszkańców, którym plac przeszkadza. Rodzice nie kryją żalu, że ich pociechy nie mogą w spokoju korzystać z placu zabaw. Zamiast służyć najmłodszym, plac stoi często pusty. No tutaj sąsiedztwo pewnie jest, jakie jest. Plac zabaw położony jest w osiedlu wielorodzinnym, przy bloku wielorodzinnym. No i osoby, które tutaj mieszkają, powinny się pogodzić z tym, że niestety nie będą miały takiej ciszy jak w lesie i w domu prywatnym, prawda? Program, który miał być transmitowany na żywo na antenie TVP Info, nie został jednak jeszcze wyemitowany ze względu na wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. W walkę o plac zabaw zaangażowali się nie tylko mieszkańcy okolicznych bloków, ale także osoby z innych dzielnic. Wspieramy mieszkańców tutaj okolicznego placu zabaw, żeby dzieci się po prostu mogły bawić, a nie... Musiały obchodzić bokiem ten plac. Ale trzeba się wspierać z innymi matkami, tak? Nie po to stoi plac zabaw, żeby był pusty, tylko żeby jednak mógł funkcjonować i dzieci mogły się bawić. Ja z osiedla stałego. I z osiedla, aż tutaj, czemu? Tak. No właśnie dlatego, żeby wesprzeć mamy, które właśnie mają dzieciaki i dzieci się nie mają gdzie bawić. A sama wiem, że taki plac jest potrzebny, bo mam małego synka i też korzysta z takiego placu. Sprawa jest trudna, bowiem obecnie nie widać rozwiązania problemu. Mieszkańcy pobliskiego bloku proponowali nawet, aby miasto wybudowało ekran dźwiękochłonny, który odgrodzi plac zabaw od budynku. Ten pomysł wydaje się jednak irracjonalny.